Marcin Maruszka, po naprawdę horrorze z Iwanem Cosiczem, bardzo ciężki pojedynek. Marcin, chyba dzisiaj ciężko by było gdzieś wejść do lokalu, bo widzę, że Cosicz postawił twarde warunki. Co powiesz o walce? Powiem, że bardzo ciężka walka. Narożnik spisał się w 100%. Mirosław Okiński, wspaniała taktyka i praca w narożniku. Jakub Ogonowski za przygotowanie motoryczno-fizyczno-kondycyjne. Dokładnie, Maciek Skupiński, stójka, ciężka walka, bardzo mocno postawi warunki, widać, że chłopak przyjechał po prostu, nie miał to nic do stracenia, miał dobry rekord, walka ze mną, nic mu po prostu, to, że on na przykład przegrał ze mną, on nic nie stracił, no przegrał z Maruszką, tak, jest młody, niedoświadczony, dopiero zaczyna, jakby wygrał, mógłby skoczyć na wyższy level, postawi super warunki, twarda głowa naprawdę, niezłe przygotowanie pod każdą płaszczyzną, tak więc no, jedna z cięższych walk w mojej karierze. Technicznie zapytam, bo było widać pod twoim prawym okiem mocne zsinienie, lewy prosty tak dobrze funkcjonował jego? Wiesz co, to jakieś jedno, tam po jakiejś jednej z wymian, nie, tak jak ja na samym początku zaaplikowałem mu potężnego sierpa, który zamknął mu oko. Zdziwiłem się, że w ogóle się nie położył po tym ciosie, bo ostatni przeciwnik po prostu poszedł spać, a jego nawet to nie zachwiało. Tutaj gdzieś jakaś tam była zmiana, bo to było chyba, chciałem robić zmyłkę, że dobrze to czuł, nie? Bo chciałem wejść w nogi, zrobić zmyłkę, zaatakować na górę. On to pięknie wyczuł, wycofał nogi, skontrował chyba prawym czy lewym. Nie widziałem akurat tego ciosu, no bo tych ciosów się nie widzi, które dochodzą. Trafił, no i to się tak lekko rozcięło. Moment knockdownu na tobie tam przy siatce, który wielokrotnie był pokazywany na powtórkach, jak mocno on tobą zamroczył? To tak wyglądało, ja dostałem cios, ja lekko przyklęknąłem, bardziej się podcięłem na wycofaniu, bo ja bardzo dużo robię, staram się złapać zawodnika w kontrze, akurat on mnie tym złapał, że próbowałem zrobić odejście, wytrącił mnie z równowagi, gdzieś tam te nogi się spątały, przyklęknęły, no ale każdy widział, że to nie było, po prostu od razu gdzieś próbowałem, nie chciałem od razu na szybkości wstawać, jestem na tyle doświadczony zawodnikiem, wiedziałem, że może skontrować mnie kolanem, jak będę próbował, gdzieś próbował uderzać się kolana w międzyczasie. Widziałem, że może tym kolanem zaatakować, tak więc wolałem delikatnie zobaczyć, co się będzie działo. Położyłem sobie dwie ręce na macie. Tutaj akurat moje już parę lat doświadczenia dało. No, dużo zawodników wypróbowało się zerwać do góry. Ja wiedziałem, czym to się może skończyć, tak więc wolałem sobie spokojnie przeczekać, zobaczyć, co się będzie dalej działo. Jak z perspektywy twojego narożnika właśnie wyglądał sam werdykt? Czy drżałeś tam, czekając w oczekiwaniu na decyzję, czy jednak byłeś pewny, że to twoja ręka będzie wędrować do góry? Czy ja się chyba, Kuba, nie pytam od ciebie, od razu ciebie, nie? Tak, no ja tak Marcin powiedział na początku, ja nie jestem specjalistą w sportach walki, tylko bardziej w motorycznych, sam trenuję 400-800 metrowców w kadrze Polski, dlatego tutaj bardziej słucham narożnika. I, no, byli raczej pewni, że to będzie wygrana właśnie ten niby knockdown, gdzie on się potknął swoje nogi, jak ktoś tam blisko siedział, widział to, nie wiedzieliśmy, jak będzie odczytany przez sędziów. Myślę, że to wyrównana walka w dobrym tempie. Z mojego punktu widzenia naprawdę tempo było dość mocne. Przy takim zmęczeniu nie łatwo się wywrócić, czy się nawet potknąć w takim ferworze walki. Myślę, że werdykt dość sprawiedliwy, bo trzeba oddać, że ten młody chłopak to utalentowany zawodnik, który będzie pewnie wchodził na jakiś wysoki poziom, już wchodzi. I myślę, że byliśmy pewni, że jest wygrana, natomiast... Znaczy ja podkręciłem to trzecią rundę, tak. Specjalnie Mirek krzyknął właśnie tutaj, Kuba nie stąd, Mirek krzyczał podkręć, zaakcentuj rundę, charakter, krzyczeli z boku charakter, no i myślę, że to przeważyło, bo tak by mógł być remis, mogłoby być w drugą stronę, tak jak jeden sędzia już dał werdykt na Sosicia, tak więc myślę, że ta trzecia runda przeważyła. Zdajesz sobie sprawę z tego, Marcin, że będzie komentowany ten werdykt, bo już jest w sieci i pewnie będziesz musiał się mierzyć z takimi opiniami ludzi, którzy się nie zgadzają, bo gdzieś w sieci trochę takich osób jest. No dobra, ale to może tak, ja uważam, że podkręciłem trzecią rundę, byłem bardziej celny, tak więc spoko, można to przeliczyć jeszcze raz, obejrzeć i zobaczyć co jak. No była naprawdę mocna walka, ja tam wcale nie ukrywam, że to była taka, że ja przeważyłem, wygrałem zdecydowanie i nie wiem, zepchnąłem Cosicia gdzieś tam, po prostu dwie rundy biłem się z kontry, tak, pierwszą rundę go wykontrowałem, dużo celnych ciosów, w drugiej rundzie oddałem trochę inicjatywę, gdzieś tam on to przejął, ale w trzeciej rundzie podkręciłem specjalnie tempo, żeby zaznaczyć, że ja cały czas jestem do przodu, to ja go zepchnąłem na siatkę, to moje uderzenia i moje ciosy były celniejsze, to ja prowadziłem walkę, tak więc
myślę, że sprawiedliwy werdykt, chociaż wiecie, no, werdykt jest werdyktami i takie walki na styku zawsze są mocno komentowane. No, ale ja tam mówię, no, przystaję na tym, że ja wygrałem, jest okej. Okay, no. Karawana jedzie dalej, bo psy nie szczekają. Taka opas chyba się prosi, tak? No kurczę, to od włodarzy zależy, tak? Ja tak dyskretnie mówię i delikatnie, że no, ja w federacji fan 7 walk, jedna porażka, jeden dyskusyjny remis, tak więc no chyba tak. No. Masz jakiegoś rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć właśnie w tej walce o pas? No jeszcze nie mam. Nie mam jakichś tam, słuchaj, to ja nie jestem od wybierania rywali. Tam ktoś krzyknął teraz Rafał Haratyk, ale ja powiem coś takiego, że jak jakiś czas temu ja chciałem z nim walkę, to on powiedział, że mamy mnie gdzieś, nie? I ja mu nie będę oddawał teraz, niech zawalczy, wygra i wtedy ewentualnie, a to zależy już od włodarzy. Marcin, ty ochoczo wymieniałeś cały swój skład trenerski, który się składa na ten sukces twój dzisiejszy i to jesteś nie pierwszym jego wychowankiem, który zawsze bardzo ocenia te umiejętności trenerskie, zwłaszcza Mirka Oknińskiego, w kwestii doboru gameplanu, bo właśnie Robert Wryczek, który teraz wyszedł do kontuzji, kiedy walczył o pas Fen, też jego menadżer Amadeusz Żywica powiedział, że ten plan był dobrany perfekcyjnie do tego, co tam mu się stało w ręce, na tyle, żeby ten pas zdobyć. To powiedz więcej coś o tym, co jest w tym trenerze Mirku takiego super. Znaczy ja powiem słowami Jakuba, no stary lis, powącha i wie, nie? Nos trenerski, dobry nos trenerski. Nos dobry, nos trenerski. No, tego się nie da wyuczyć, to trzeba mieć. To trzeba mieć, nie? Tak więc tu, no Jakub Ogonowski, współpracujemy 3 lata ze sobą. Ja jestem już starym grzybkiem, który ma w PSL-u tych lat sporo, ale on dba o to, że motorycznie i kondycyjnie cały czas idę do przodu, tak więc żałuję, że zaczęliśmy współpracę tak późno, bo jakbym był w wieku chyba Sosicza, to myśmy mogli inne bajki mogli zacząć. Ja widziałem właśnie, też porównywałem sobie tą walkę, widziałem, że mimo, że ma 23 lata chłopak, Marcin nie ustępował mu szybkościowo na ciosach, na wymianach i tak dalej, dlatego z tego też jestem zadowolony i myślę, że te przygotowania w dobrym kierunku idą. Maciek Skupiński, stójka, tak więc cały czas pracujemy, szlifujemy. To była moja najgorsza płaszczyzna, no obecnie jestem w stanie tam wychodzić, toczyć wyrównane boje stójkowe, tak więc no, rozrobiłem się powiedzmy kompletnym zawodnikiem, takim do bardzo dobrym średniakiem, jakimś tam, który może się mierzyć już z naprawdę, ja nie mówię średniakiem polskim, tylko mówię się jakimś tam światowym średniakiem, bo Polska to raczej czołówka. Ostatnie pytanie. Z mojej strony przynajmniej, trener Mirosław Okniński to jest przede wszystkim w klatce trener motywator. To są wyszukane bardzo podpowiedzi, które mają sprawić, żeby zawodnik uwierzył, że on wygrywa, że jest silniejszy. Czy to jest właśnie ta główna broń trenera Mirosława w klatce? Mirosława Okińskiego to jest głównie to, że on czyta, wie co powiedzieć i rozumie zawodnika. On po prostu wie, ja mu ufam w 100%, jeszcze od kiedy pracujemy, bo nie zdarzyło się, żebyśmy jakieś mieli błędy, nawet jeżeli wychodziliśmy z game planem startowym, który palił na panewce, za chwilę znajdował się drugi game plan, który żeśmy wdrażali i który rzeczywiście robił robotę, na przykład nawet w tej walce Mirek do mnie od razu mówił, spychaj go, od drugiej rundy mówi, spychaj, wierzę w niego, przepychaj go, znaczy wierzę w sensie, tak możemy powiedzieć, po zawodniczemu, że po prostu mam ja boksować, iść do przodu, wchodzić na wymiany i spychać go do tej siatki. Tej drugiej rundy nie posłuchałem, w trzeciej rundzie wszedł do narożnika, od razu mówi Krzysztof, słuchaj, przybijasz, wchodzisz, cały czas ty prowadzisz walkę na siatce. I jeszcze była taka sytuacja, że właśnie próbowaliśmy znaleźć te walki tego jego przeciwnika, Sosicia, tak? No i nie wiadomo skąd nagle dzwoni trener do Marcina i wszystko o nim wie. No, to i mówi co on, gdzie jest mocny, skąd on wychodzi, z tak. Jakiej płaszczyzny, co on robił, że on jest od dzieciaka zapaśnikiem, robił to, robił tamto. Lepszy w kontrze, w tym jest gorszy, to nie możesz robić, tego nie możesz robić. No to w ogóle, słuchaj, ja nie wiem, czy ma telefon do najwyższego, dzwoni i mu po prostu... W służbach robi, ale naprawdę to jest, powiem wam, niesamowite. Ja zapytam o dwie sprawy. Przede wszystkim trenera, bo tak, to był teoretycznie eliminator do pięciorundowej walki, a tutaj było widać, że jeszcze te dwie rundy by trzeba było stoczyć. Z tak młodym, powiedzmy, wytrenowanym zawodnikiem było to bardzo ciężkie, bo widać było, że on dobrze zniósł kondycyjnie ten pojedynek. To jedna rzecz, a już Marcin. To do trenera oczywiście, jak przygotować Marcina do pięciorundowej
rundowej walki, a drugie pytanie do Ciebie, że w tym game planie troszeczkę brakowało zapasów. To, co do tej pory robiłeś i świetnie Ci wychodziło na przykład w walce chociażby z Bartoszem Leśko, a tym razem nie korzystałeś, przyjąłeś po prostu wymiany kickbokserskie z rywalem, który jest dobry w tym. A mogę szybko odpowiedzieć? Przygotowywaliśmy się na walkę 3-rundową, a nie 5-rundową, tak więc myślę, że tlen w zupełności mi wystarczył na te 3 rundy. Jeżeli byśmy się przygotowywali do... Specjalnie robiliśmy początek, bo gdzieś była już wcześniej rozmowa o walce o pas. Kuba mi rozpisał treningi na 5-rundowy bój. W międzyczasie, jak zmienił się rywal, zmienialiśmy objętości treningowe, żeby... Bo nie było tempo inne objętości. I tempo, inne w ogóle, inna praca motoryczna. Większa objętość po prostu treningu biegowego wtedy jest. A zapasy, słuchaj, no po co z zapaśnikiem iść na zapasy? No, on miał dobre zapasy, bo nie chciałem próbować widzieć. On wchodził, ja naprawdę mam niezłe zapasy, parę razy było blisko obalenia, ale też widziałem, że jeżeli on będzie próbował punktować i mi się to uda wygrać, to jest tylko na mój plus, z tego względu, że nic nie męczy tak jak wybronione ataki zapaśnicze, tak więc próbować atakować, gdzie trzeba było ten zapas tlenowy trzymać, bo akurat on się tym wystrzelał. To akurat te jego ataki, które były przeze mnie wybronione, gdzie on chciał zapunktować, nie udało mu się zapunktować. Ja mogłem przez to przyspieszyć tą trzecią rundę i zrobić przewagę. To co, Marcin, zapewne ty czekasz teraz na walkę. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie przez to, że są 3 rundy i Marcin podkręcał tą trzecią rundę, gdyby byłoby 5, to na pewno ten rozkład się byłby trochę inny. Natomiast tak, jak Marcin mówił wcześniej, że jeżeli będzie 5 rund, no to tego biegania i takiej pracy kondycyjnej będzie trochę więcej. Ale to też mówię, że to intensywność na pewno, bo wtedy nie można te 5 rund iść tak na taką wymianę, jak tutaj dzisiaj pokazali chłopaki, bo ten Mocosić też widać było, że był zmęczony końcówką. Także myślę, że chodzi głównie o intensywność przebiegu tej walki, że gdzieś tam ci zawodnicy podświadomie nawet oszczędzają się na tą ostatnią rundę, która... I tam też zależy od wyniku na pewno, że jeżeli wynik jest taki, że trzeba gonić, to trzeba gonić. Jeżeli jest przewaga, to też troszeczkę inaczej to wygląda. Ja jestem z pracy akurat tutaj Kuby bardzo zadowolony, bo tlenu nie brakowało, trzeba było przyspieszyć, przyspieszyłem, potrafiłem wykrzesać z siebie siły, miałem więcej tlenu niż mój przeciwnik, to on... Aktywniejszy byłeś na końcówce i o to chodziło właśnie. Myślę, że wiesz, no, braki na dwie rundy to też byłoby inaczej rozłożone te siły, inne objętości tlenowe, na inny dystans byśmy się przygotowywali. Ja uważam, że tempo i tak było dosyć szybkie, bo raczej nudy to w tej walce nie brakowało. Dziękujemy bardzo.